Kornel Morawiecki zabrał głos w sprawie swojej choroby. Legendarny członek Solidarności i marszałek senior przebywa obecnie w szpitalu, w którym stwierdzono mu raka trzustki. W trakcie leczenia polityk zaapelował do Polaków w sposób, który poruszy serca zarówno jego zwolenników, jak i przeciwników politycznych. Kornel Morawiecki jest ciężko chory. Ojciec premiera RP kilka dni temu dowiedział się, że choruje na raka trzustki. Pomimo operacji, możliwe, że przed Morawieckim ciężkie miesiące leczenia i chemioterapii. Polityk postanowił zaapelować do mieszkańców naszego kraju w sprawie swojej choroby. Słowa byłej legendy Solidarności poruszają. Kornel Morawiecki apeluje do Polaków. Wzruszająca wypowiedź ojca premiera. Marszałek senior w szpitalu pojawił się w połowie stycznia 2019 roku, kiedy to zaczął uskarżać się na bóle brzucha, jak też zaczął podejrzewać żółtaczkę. Okazało się, że stan ojca prezesa Rady Ministrów jest o wiele poważniejszy, ponieważ choruje na raka. Ze szpitala wojskowego we Wrocławiu został przetransportowany do Warszawy, gdzie poddał się operacji. Pomimo tego, że nie stwierdzono u Morawieckiego przerzutów, to nadal istnieje wielkie ryzyko choroby nowotworowej u polityka. Teraz, prosto z łóżka szpitalnego, legenda Solidarności prosi Polaków o regularne badania, aby mogli jak najszybciej podjąć się leczeniu. Polityk zaznaczył, że jak najszybsza diagnoza lekarzy jest w stanie najlepiej pomóc i uratować życie. Gdyby nie szybkie badanie na tomografię i diagnoza, sytuacja ze mną byłaby tragiczna, mógłbym już żegnać się z tym padołem. Niech mój przykład posłuży do tego, żeby nie brać środków przeciwbólowych, ale kiedy wystąpią jakieś bóle, trzeba niezwłocznie udać się do lekarza i na badania. Powiedział polityk w rozmowie z Faktem. Czy Kornel Morawiecki wróci do polityki? Nie da się ukryć, że najważniejszym pytaniem skierowanym w stronę Morawieckiego przez dziennikarzy Faktu było to, dotyczące jego przyszłości. Pomimo tego, że spekulowało się, że marszałek senior zrezygnuje ze swojej kariery politycznej na cześć leczenia. Sam ojciec premiera zaprzeczył jednak informacjom i emeryturze i, jak sam mówi, chciałby jeszcze zasiąść w Sejmie i mieć miejsce w polskiej polityce. Chce najpierw wrócić do zdrowia, a później do polityki, do Sejmu. Polityka to rzecz bardzo ważna rzecz i kwestia. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, stwierdził przedstawiciel polskiej prawicy,